W tej mowie Pana Jezusa padają takie zaskakujące słowa, kiedy Pan Jezus stwierdza, że już nie jest na tym świecie, ale idzie do Ojca. To jest 17 rozdział Ewangelii Jana. Za chwilę przechodzimy do 18 rozdziału, gdzie Pan Jezus zostaje pojmany w Ogrodzie Oliwnym, jest wydany faryzeuszom. Ponosi śmierć męczeńską na krzyżu i zmartwychwstanie. Ale Jezus już teraz mówi, że już nie jest na tym świecie, że On już idzie do Ojca. To wszystko, co będzie się działo po wyjściu z Wieczernika, będzie przechodzeniem do Ojca. W tej zdradzie, opuszczeniu, w manipulowaniu, w zarzuceniu jakichś nieprawdziwych faktów, które Pan Jezus dokonywał, w tym wszystkim Jezus przechodzi do Ojca i modli się, żeby w tym, co apostołowie większości z nich doświadczą podobnych sytuacji, aby również patrzyli na to jako na przechodzenie do Ojca. Coś, co większość z nas by uznała za porażkę, za jakąś tragedię, za praktycznie fiasko wszystkich naszych wysiłków, to właśnie przez to Jezus przechodzi do Ojca. Daje nadzieję, daje siłę, że nawet w takim opuszczeniu, w zdradzie jest On, który przez to wszystko przeszedł i nas prowadzi. Dlatego prośmy Boga o taką siłę i oczy i serce otwarte, abyśmy w tych sytuacjach wszystkich trudnych naszego życia mieli wsparcie Boga i widzieli Chrystusa, który nas przeprowadza przez to, co trudne. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za obejrzenie tego filmu i zapraszam do ja nigdy nie umiem wypowiedzieć tego słowa, ale zapiszcie się na nasz kanał Dominikanie Poznań YouTube.